pokażemy, że potrafimy dojechać z autostrady, potrafimy dojechać dworce, lotniska i wygramy! Wygramy! Słuchajcie, naprawdę to, co się stało, jest... I przecież to nie byłoby możliwe, gdyby nam się nie udało przygotować infrastruktury do tego. Я родился в Бурласке футболком, но я из России. Россия вперед! Oczywiście, dlaczego miałoby nie być? Byli Grecy, Niemcy, Hiszpanie, Holendrzy, nie wszyscy, to oczywiście do Rosjanie, oczywiście wtedy jest normalnie się rejestruje. Nikt nam nie powie, że zagramy w Lyonie. Ruszyło naszą gospodarkę, nie czujemy tak kryzysu, absolutnie nas było stać. Czesi nam zazdroszczą tych pięknych stadionów. Natomiast ich na to nie stać. Skąd wy Polacy macie na nie pieniądze? Drogi, drogi, patny. Maj tady dobry kolinko. Szmak. Euro święte jest. Euro zarobista impreza. Wszyscy nawet na piwo pić w plenerze. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wrocław to tętniące życiem ośrodki najbardziej nowoczesnego, kwitnącego i dynamicznego państwa Nowego Wschodu. Miał być ten patriotyzm emocjonalnej euforii. Chwalą nas cudzoziemcy, jesteśmy śliczni, jesteśmy fajni. Kto wygra mecz? Polska! Polska! Kto? Polska! Kto? Polska! 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 Do boju, do boju, do boju, Polacy! Rozmowa niezależna jest jak Sobala. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Tadeusz Śmiarowski, reżyser. Kłaniam się, dzień dobry. Reżyser między innymi takiego filmu jak Kibol. Ale dzisiaj nie będziemy o kibolu rozmawiali, tylko o Twoim najnowszym filmie Kto wygra mecz. Ten film na płycie DVD będzie dołączony do tygodnika Gazeta Polska. Zachęcam, polecam. O czym to jest film? No więc to na pewno nie jest druga część Kibola. Chociaż w jakimś sensie nawiązuje do podobnego tematu. Tematu kibicowania, przeżywania czegoś takiego jak wielkie wydarzenie sportowe, w tym wypadku nasze Euro. No i po prostu tak z potrzeby serca, no, żeby się cieszyć razem z całą Polską i z naszym rządem z tego wydarzenia, zrobiliśmy ten film. A tak mówiąc serio, no przede wszystkim z takiej oczywiście potrzeby. Właściwie z poczucia obowiązku. Jakąś ironię tutaj słyszę w tym, co pan reżyser nam opowiada, bo ja filmu nie widziałem, ale wiem o tym, że film traktuje o euro, ale traktuje o euro w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie bardzo w poprzek idąc temu propagandowemu przekazowi, z jakim mieliśmy do czynienia podczas euro i po euro. Jaka to fantastyczna impreza, jak się wszystko fantastycznie udało i tak dalej. W tym filmie ludzie, którzy się wypowiadają, myślę tutaj zarówno o tych takich szeregowych, normalnych kibicach, których pokazałeś, jak i eksperci, takich w cudzysłowie nazwijmy, zaproszeni do tego filmu Robert Gwiazdowski, Barbara Fedyszak-Radziejowska i tak dalej, mówią, jak jest naprawdę. Film był pokazywany na takim przedpremierowym pokazie w Warszawie i wiem, że ludzie się śmiali, ale to był taki śmiech przez łzy, więc proszę nam tutaj nie opowiadać, że jest inaczej niż jest, bo zrobił pan film wywrotowy, proszę pana, film, który się władzy nie spodoba, tak czy nie? No zobaczymy, jeżeli w ogóle władza ten film obejrzy i w jakikolwiek sposób zareaguje, chociaż oczywiście wątpię, natomiast no, oczywiście, że on jest trochę w poprzek tej propagandzie, którą byliśmy karmieni przez no, właściwie całe lata przed euro, a w sposób taki bardzo zintensyfikowany przez ostatnie miesiące przed euro. Znaczy on jest w poprzek, ale jednocześnie on też jest jakby trochę taki autotematyczny w sensie propagandy, że on jest właśnie o tej propagandzie. No bo najpierw oczywiście wszyscy cieszyliśmy się z tego, że przyznano nam te euro. No to jakby była naturalna reakcja, prawda? Było to parę lat temu, jeszcze wtedy była inna koalicja rządziła, był inny rząd. Później do władzy doszedł akurat ten rząd, który mienił się takim właśnie rządem piłkarskim. No, znaczy to miała być niby zaleta tego rządu, no bo to był taki rząd właśnie swojaków. To dopiero którzy, będzie święto. Tak, tak, którzy i potrafią rządzić i jeszcze haratnąć w gałę. No ale jakoś tak jak no, wszyscy, którzy obserwowali te przygotowania do euro, no pewnie w pewnym momencie do niektórych ludzi, przynajmniej do tych takich bardziej, jakby to powiedzieć, spostrzegawczych,
powoli zaczęło docierać to, że z tymi przygotowaniami no nie jest tak dobrze. A takim moim zdaniem punktem zwrotnym było ogłoszenie składu nowego rządu, gdzie nagle jako minister sportu pojawiła się Anna Mucha, skądinąd bardzo przyjemnie wyglądająca pani, bardzo ładnie mówiąca, tylko akurat nie na temat sportu. A drugim ministrem też w kluczowym resorcie jakby dla ulubieniec, Nowak Sławomir. Nie tylko pański ulubieniec, bo ulubieniec wielu kobiet i okazuje, że też wielu mężczyzn, jako minister transportu. No i wtedy jakby trochę już zaczęło, przynajmniej do niektórych docierać, że coś chyba jest nie tak, że zdaje się, że będzie więcej propagandy niż tych prawdziwych sukcesów. No i wtedy rzeczywiście ta propaganda już ruszyła pełną parą. No, minister Nowak zaczął jeździć. Ale czekaj, przepraszam, czy to jest film o wydarzeniu sportowym Euro 2012, czy to jest film o, tak jak mówisz, o propagandzie bardziej? I o jednym i o drugim, bo on jest o propagandzie i o tym, jak ta propaganda w jaki niesamowicie sugestywny sposób, no chyba tak to trzeba powiedzieć, oddziaływuje właśnie na tych ludzi, którzy w tym takim naszym narodowym święcie uczestniczą, bo okazuje się, że ci ludzie jakby czy z jakiegoś powodu w momencie trwania tego euro wypierają te wszystkie no, oczywiste jakby informacje na temat tego, że przecież tych dróg tak naprawdę nie ma, że ten stadion został, przede wszystkim ten stadion narodowy przepłacony, no i że jest mnóstwo różnych nieprawidłowości związanych z organizacją tego euro. I oni z jakiegoś no, nie do końca dla mnie zrozumiałego powodu powtarzają dokładnie to, co im się sączy z tych wszystkich stacji zaprzyjaźnionych mniej lub bardziej poprzez wypowiedzi polityków i poprzez wypowiedzi niektórych dziennikarzy, że dzięki euro mamy po prostu jakiś gigantyczny skok cywilizacyjny i że dzięki... Psychologicznie to jest tak, że ludzie to powtarzają, bo nie chcą uwierzyć w te złe wiadomości. No nie chcą uwierzyć, że aż do tego stopnia zostali oszukani. Tak ja sobie to tłumaczę. Czy ty, robiąc ten film, robiłeś go głównie w Warszawie, czy jeździliście po tych wszystkich miastach? Robiliśmy go w ogóle pracowaliśmy właściwie trzema ekipami, bo robiliśmy to, ja robiłem zdjęcia w Warszawie i w Gdańsku. Bardzo zresztą moim zdaniem ciekawe zdjęcia w Gdańsku. Była druga ekipa, która robiła zdjęcia we Wrocławiu. Przepraszam, się przerwę. Ostatnio żyjemy w takich czasach, że w zasadzie wszystkie zdjęcia, jakie są w Gdańsku, są bardzo ciekawe. No tak, no ale akurat tutaj to, co teraz jest w Gdańsku najciekawsze, akurat tego tematu nie dotknęliśmy. Może zawiódł mnie instynkt w każdym razie. No, jedyne, co się nazywa Amber, to jest zdaje się Amber Arena, którą tam widać w tle. I robiliśmy jeszcze, była taka dodatkowa ekipa takich młodych filmowców, entuzjastów, którzy nam pomagali. No i w zasadzie film był kręcony poza stadionami. Bardziej zajęliśmy się tym, co się dzieje poza stadionami, a nie tym, co dzieje się na stadionach, no bo to, co się działo na stadionach, było oczywiście we właściwy sposób pokazywane przez media publiczne, we właściwy sposób komentowane i to rzeczywiście wyglądało bardzo ładnie. Na tych stadionach ludzie byli kolorowo ubrani i wszystko odbywało się w zasadzie... Jest coś, co ciebie zaskoczyło podczas robienia tego filmu? Czego się nie spodziewałeś? No znaczy... Ja rozumiem, że było takie założenie, że okej, jest duże wydarzenie sportowe i nie tylko sportowe. Zróbmy film na ten temat. Pokażmy, jaka jest prawda o tym wszystkim, co nas Polaków spotkało. Ta prawda w jednym zdaniu, rzecz zamykając, polegała na właśnie tym medialnym oszustwie, że drogi, które miały być... Wiesz co, bo mi się wydaje, pamiętam też ten entuzjazm w momencie, w którym okazało się, że my będziemy organizowali coś takiego jak Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Mi się wydaje, że ten entuzjazm był głównie wtedy spowodowany taką nadzieją, że o Jezu, to rzeczywiście wybudują jakieś drogi, no bo dopilnują ich ci z zagranicy. Nic z tego nie wyszło. I teraz, czy jest coś podczas kręcenia, co cię zaskoczyło? Znaczy to, o czym zacząłem mówić, najbardziej zaskoczyła mnie ta niezłomna wiara, bezkrytyczna, jeżeli tak można powiedzieć, o wierze, w to, że te drogi rzeczywiście są, bo naprawdę, nie przesadzając, 80% ludzi mówiło, że dzięki euro mamy wspaniałe drogi.
Jeszcze jestem w stanie zrozumieć to, że mówili, że mamy wspaniałe stadiony, bo umówmy się, no w końcu te stadiony budowano przez parę lat, wydano na to taką po prostu furę pieniędzy, no że one musiały zostać zbudowane. Oczywiście, że one wcale nie są tak naprawdę skończone i zostały w sposób potworny przepłacone i to jest jakby temat na oddzielny, nie wiem, kolejnych 5 filmów i reportaży dla dziennikarzy śledczych plus setki, tysiące artykułów i jeszcze może jakieś takie bardziej formalne dochodzenie w tej sprawie, to już, no ale przez to niestety... To jest zajęcie dla prokuratury. No właśnie, no, ale to jest dla z tą prokuraturą nie bardzo wiadomo, jak to będzie. Natomiast to rzeczywiście było zaskakujące i ten dobór ludzi naprawdę, naprawdę, nie powinno się używać tego słowa, może teraz, szczególnie w kontekście tego, co Państwo zobaczą w filmie, bo to słowo tam pada bardzo często, ale rzeczywiście większość tych ludzi powtarzała ten komunikat, ten przekaz, który słyszeli w telewizji. Czyli to jest taki zapis, taka fotografia? Fotografia, no właściwie tam jest takie zdanie, nawet takie zdanie premiera Donalda Tuska w wywiadzie przeprowadzonym już po Euro przez redaktora Kraśny, który zresztą odmówił, nie wyraził zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu. Nie bardzo wiem, czego... Jeszcze raz, bo nie rozumiem. Ja sam tego do tej pory do końca nie rozumiem. Po prostu udało nam się kupić od telewizji ten fragmenty wywiad. Tego wywiadu. Ten wywiad wyglądał w ten sposób, że redaktor Kraśko zadawał pytania, między innymi pytanie, jak żyć po euro. I w momencie, kiedy... Wywiad z Donaldem Tuskiem, wywiad na stadionie narodowym. Tak, dla telewizji. Pokazywany w telewizji, mało tego, zawieszony na stronie Urzędu Rady Ministrów. I w momencie, kiedy to jest może taka sprawa techniczna, najpierw dostajemy jakąś tam większą ilość tego materiału, a później w momencie, kiedy ten film jest zmontowany, to prosimy już materiał od tej do tej ramki, prawda? I okazało się, że trzeba uzyskać zgodę redaktora Kraśko oraz redaktor pani Dobrosz Oracz, bo tam ona też się w jednym fragmencie pojawia, gdzie mówi, że wystarczyło docisnąć śrubę i już wszystko jest dobrze. No i okazało się, że nie mamy tej zgody. No więc musieliśmy tam dokonywać różnych takich zabiegów montażowych, żeby po prostu zatroskanej twarzy... Donald Tusk rozmawia z dziennikarzem, żeby zakrytą twarz i zmieniony głos, tak? Tak, głosu, nie ma ani głosu, ani twarzy. No po prostu musieliśmy poddać to pewnej takiej obróbce montażowej. Ale znaczy Kraśko się wstydził tego wywiadu? Ja nie wiem, to mnie trochę dziwi, bo ten wywiad był w ten sposób zmontowany, że właściwie połowa to jest premier, a połowa to jest zasłuchany redaktor Kraśko, więc do tej pory tego nie rozumiem, czego mógłby się wstydzić, dlaczego, nie wiem. No tak, bardzo interesujące. To trzeba jakby, to może jest pewien odnośnik do tego filmu, że każdy może sobie ten wywiad, prawda, znaleźć tam między innymi na stronie urzędu. Bardzo interesujący drogazg, panie reżyserze, świadczący o tym, w jakim my kraju żyjemy i w jakich warunkach. Na koniec chciałem zapytać troszkę szerzej o rzecz następującą, mianowicie o tym, że jesteś autorem filmu Kibol, już mówiliśmy. Teraz jest film Kto wygra mecz. 10 lat temu nakręciłeś taki film o Wunderteamie. Czy to zainteresowanie sportem to jest coś większego, czy...? Znaczy to jest jakby pewien... Powiedzmy, to jest takie bardzo naturalne akurat z mojej strony zainteresowanie sportem, bo ja kiedyś mówiłem o tym, że ja byłem czynnym zawodnikiem Gwardii Warszawa, trenowałem tam lekko atletykę, piłkę nożną. Jakoś te tematy, one się pojawiały właściwie trochę przypadkowo, bo film o Wunderteamie nakręciłem po rozmowie z panem Bogdanem Tomaszewskim. I to też nie był taki film o stricte tematyce filmowej, tylko może też... Znaczy sportowej. Tematyce sportowej. Jest może pewne podobieństwo między tym filmem o Wunderteamie, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, to były lata 50., 60. i też trochę o tym, jak tych sportowców wykorzystywano w tej ówczesnej propagandzie dla pokazania właśnie, jacy jesteśmy silni, jacy jesteśmy wspaniali, jakie odnosimy sukcesy na całym świecie. No i okazuje się, że prawie tam 50 lat później sytuacja jest trochę podobna, bo przecież tutaj podobna, był też ten... Podobna, ale jednak wtedy ten Wunderteam odnosił te sukcesy. Ale... Krzyszkowiak, Piątkowski i tak dalej. A teraz o tym, co oni zagrali w sensie sportowym na tym euro, to w ogóle nawet nie wspominajmy. Tak, no to jakieś takie było przypieczętowanie tego wszystkiego, to jak oni zagrali. Natomiast film zaczyna się oczywiście od okresu przygotowań, ale tak jakby bardzo już na kilka dni dosłownie przed euro.
Tam dosyć istotną rolę między innymi odgrywa właśnie premier Tusk, który z jednej strony mówi o wielkiej szansie, jakim jest euro, z drugiej strony też tak trochę znowu grozi palcem związkowców, żeby nie psuli nam tego wielkiego święta. Powiem ci szczerze, na sam już koniec, że ja otrzymałem po tym, jak się ukazał w tygodniku film Kibol, otrzymałem taki list od pana Andrzeja z Wrocławia, który opisał mi rzecz następującą. Bo generalnie list polega na tym, że on bardzo prosi, żeby do każdego tygodnika był dołączany film na płycie DVD. Jest kamienica we Wrocławiu, pan Andrzej jest człowiekiem niepełnosprawnym, sąsiad ma duży telewizor, oni zaczęli taki drugi obieg robić na swoją rękę, polegający na tym, że organizowali tam pokazy u sąsiada, schodziła się cała kamienica i trwało takie spotkanie, później sobie tam po tej projekcji rozmawiali. Film Kibol był pierwszym filmem, na którym się pojawiła również młodzież. Ich dzieci też przyszły. No i właśnie on pod wpływem tego przeżycia, tego spotkania napisał ten list, że on bardzo prosi, żeby do każdego tygodnika był dołączony taki film. No to nie jest możliwe, bo my nie mamy takiej kasy. Ale myślę, że nie wiem, jak tam było z następnymi filmami, ale na pewno na projekcji filmu Kto wygra mysz, to mówisz, znowu będzie i znowu będzie fantastyczny nastrój, bo ludzie się śmieją oglądając to kino, które zrobiłeś, chociaż potem mają taki. Więc ja tylko nie skończyłem, bo tam jeszcze zaczęliśmy mówić o tym wywiadzie z premierem Tuskiem i on w pewnym momencie użył takiego sformułowania, zobaczyliśmy siebie nawzajem. I to jest, ja nawet przez chwilę zastanawiałem się, czy ten film nie powinien nosić takiego tytułu, bo my rzeczywiście zobaczyliśmy siebie nawzajem, nie tylko my siebie, bo zobaczyliśmy też Niemców bardzo miłych, którzy oczywiście akurat mieli jakieś wyjątkowe szczęście, że mogli sobie chodzić po Gdańsku czy po Warszawie z piwem i nikim w tym nie przeszkadza, no, ale to jest jakby inny aspekt tej całej sprawy. I tak jak ten Szech w filmie mówi, drogi szpatne, ale golonka. Drogi szpatne, ale golonka dobra, natomiast jeszcze chciałbym, bo jednej rzeczy się tak obawiałem, że nie chciałbym, żeby ten film został odebrany jako rodzaj jakiejś oceny czy krytyki tych ludzi, którzy cieszyli się tymi mistrzostwami, no bo to jest absolutnie naturalne. Impreza masowa, ludzie się naprawdę autentycznie cieszyli. Natomiast może troszkę odwołam się do tego hasła, które jest tak ostatnio też ośmieszane, obudź się Polska, ale rzeczywiście moja nadzieja jest taka, że ludzie po prostu oglądając ten film w jakiś sposób rzeczywiście przejrzą na oczy i się obudzą. No, a w tej chwili akurat rzeczywiście sytuacja jest taka może dosyć sprzyjająca do tego, żeby ludzie rzeczywiście przejrzeli na oczy, no i żeby się nie dali tak w tym meczu, który z nami prowadzi ta obecna ekipa rządząca, żeby się nie dali po prostu tak ogrywać, używając terminologii sportowej. Niech Polska wygra ten mecz, tym zakończmy tę rozmowę. Zachęcamy Państwa do kupienia tygodnika razem z filmem Kto wygra mecz. Tadeusz Śmielowski był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.